Cześć, witajcie na kanale Prosta Bułka. Dzisiaj upieczemy pyszny chlebek jabłkowo-cytrynowy. Zostawcie lajka, dodajcie subskrypcję. Zaczynamy. Do miski wsypujemy 300 g mąki pszennej typu 450. Dodajemy 100 g cukru. 300 g musu jabłkowego. 80 g roztopionego masła. Startą skórkę z jednej cytryny. 2 jajka, 0,5 łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko mieszamy do momentu uzyskania jednolitej masy. Całość przekładamy do podłużnej formy wysmarowanej masłem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i pieczemy 40 minut z użyciem górnej i dolnej grzałki. Mój chlebek jabłkowo-cytrynowy jest już gotowy. Wygląda bardzo apetycznie, pachnie cudownie. Sprawdźmy, jak wygląda w środku. Jest dobrze wypieczony, delikatny. Polecam do popołudniowej herbaty. Smacznego!